Drodzy jubilaci, wspaniała chwila, móc was wysłuchać. Pokazaliście na pewno tylko część swojego dorobku artystycznego. To, co wypracowaliście w tym gronie i również w gronie tych osób, które dzisiaj już nie tańczą, to jest coś wyjątkowego. To jest konkretny dowód na to, że jesteście wyjątkowi, pracowici, tysiące, dziesiątki tysięcy godzin, które musieliście poświęcić po to, żeby ten zespół się mógł ukształtować i dzisiaj, w tym wyjątkowym dniu dla was, w tym dniu jubileuszu, mogliście pokazać z uśmiechem, z radością, że cieszycie się tym wszystkim, co robicie, śpiewem, tańcem, ale również tą mądrością, która, drodzy państwo, wypływa z tych wszystkich utworów. Wsłuchując się, to jest nie tylko mądrość ludowa, ale mądrość życiowa, związana z kulturą polską, z kulturą gminną, powiatową, wojewódzką, z tym wszystkim, co żeście zaczerpnęli ze skarbca kultury polskiej, tej, która funkcjonuje od prawie 11 wieków. W imieniu samorządu powiatowego chcemy wam bardzo serdecznie podziękować za ten wasz wkład pracy na rzecz zarówno gminy, jak i powiatu tomaszowskiego i życzyć wam kolejnych jubileuszy, żebyście obchodzili w zdrowiu, z taką radością, z takim uśmiechem i z takimi sukcesami, tak jak wysłuchaliśmy, które są również na poziomie ogólnopolskim, drodzy państwo. To jest coś wyjątkowego. Chcemy, abyście dalej byli naszymi ambasadorami tutaj w województwie, w całej Polsce, a może i na świecie. Życzymy jeszcze raz dużo, dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego i oczywiście spełnienia waszych planów. To są symboliczne kwiaty, które tutaj złożę na ręce pani kierownik i taki bon podarunkowy w kwocie 5000 zł na upominek, który zostanie ustalony dla państwa. Także wszystkiego dobrego. Starostowie dziękują Gminnemu Zespołowi Ludowemu Brzustowianie za dotychczasowe 40-lecie ich pracy artystycznej. Są to nasze perełki, osoby, które tworzą naszą kulturę polską.